To jest temat Ewa Pietrzak. Witam serdecznie. Dzień dobry. W naszym studiu dzisiaj goście ksiądz Konrad Chojnacki, dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Szczęść Boże. Przepraszam. I pan Dariusz Petrowski, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Czy Polska cierpi z powodu ubóstwa dzisiaj? Wow. Pytanie jest bardzo trudne, ale badania GUS-owskie, statystyki pokazują, że wbrew pozorom problem ubóstwa jest cały czas obecny również w naszym kraju, mimo że wydawać by się mogło, że geograficznie jesteśmy znacznie lepiej sytuowani w porównaniu z resztą świata, jak chociażby Azja Południowo-Wschodnia czy Ameryka Południowa. No tak, tylko teraz tak, czy ubóstwo rozumiane jako ubóstwo brak żywności, czy może ubóstwo duchowe, emocjonalne, ubóstwo w kontaktach międzyludzkich. Rozumiem, że bardziej ta pierwsza faza, sfera ubóstwa kryje się w pani pytaniu. No wydaje mi się, że tak, że no cały czas ten proces pewnie jeszcze jakiejś tej, umownie nazwijmy to, transformacji, rozwarstwienia społeczeństwa, no niestety sprzyja temu, że są środowiska biedne, ubogie. I myślę, że to jeszcze trochę potrwa, zanim, czy w ogóle wyrównamy poziomy. Czy tak wyrównamy, to też jest to dosyć bardziej chyba podszyte naszą nadzieją, że tego ubóstwa nie będzie. No może wysoko postawiona poprzeczka. Tak, ale jednak to doświadczenie nierówności społecznych no, będzie naszym udziałem. Próbujemy je jakoś w pewien sposób niwelować, ale wydaje się to wbrew pozorom syzyfową pracą. Zresztą Pan Jezus też mówi, lojalnie nas uprzedzając, że ubogich zawsze mieć będziecie. Co dzisiaj możemy powiedzieć o przyczynach ubóstwa? Kogo za to winić? Teraz przejdziemy do konkretów, ale musimy najpierw wejść. Dlatego mamy dzisiaj właśnie takich szczególnych ekspertów, którzy wiedzą więcej na ten temat niż z pewnością nasi telewidzowie. Przyczyny ubóstwa są różne. Niewątpliwie w naszym kraju jedną z głównych przyczyn ubóstwa jest okres transformacji systemowej, kiedy po okresie gospodarki centralnie planowanej przechodziliśmy na gospodarkę rynkową. Są to lata 90., kiedy w pewien sposób jakby została usunięta ta stabilizacja, którą oferował system socjalistyczny i wiele osób zostało po prostu defaworyzowane z uwagi chociażby na zmianę na rynku pracy, zmianę relacji społecznych. Dla nas w Polsce jest to jeden z głównych powodów, dla których mamy obecnie sytuację ubóstwa. Jak z tym walczyć? Pytanie jest bardzo trudne, dlatego że... Lepiej walczyć, czy jak ten problem rozwiązać? No właśnie, czy mówimy tylko i wyłącznie o pewnego rodzaju niwelowaniu różnic społecznych i pomaganiu, czy mówimy o problemie systematycznego rozwiązywania, czyli rozumianego jako zapobieganie. Oczywiście obydwa działania są potrzebne, tak? Dlatego że zapobieganie powoduje, że nie generujemy sytuacji, w których mamy coraz to nowych ludzi ubogich, ale z drugiej strony też dobrze wiemy, że w niektórych sytuacjach, pan jako osoba, która też przecież zajmuje się bezpośrednio pomaganiem, że w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu, a człowieka trzeba nakarmić, trzeba dać mu ubranie, trzeba mu pomóc w konkretny sposób. Więc w związku z tym te działania wobec problemu ubóstwa niewątpliwie w naszej praktyce przebiegają dwutorowo. Na pewno. To aż trudno się nie zgodzić z tym, co ksiądz powiedział. Myślę, że no, są grupy, są osoby, które mogą włączać się w walkę czy przeciwdziałanie ubóstwu, może w sposób nie tyleż bezpośredni i nie mają możliwości tego przysłowiowego nakarmienia osoby ubogiej, ale mogą jakby swoją postawą, swoją osobą wspierać, pomagać i wpływać na otoczenie osób czy środowisk, aby troszkę niwelować te skutki tego zjawiska. Dobrym przykładem, myślę, mogą być wolontariusze, którzy no, jak pewnie nasi telewizowie wiedzą i my tutaj w studio, no, nie oferują tego wsparcia materialnego, finansowego, ale właśnie swoją pomoc, osobę, swoją obecność.
co też jest no, nie bez znaczenia w przypadku osób cierpiących na różne społeczne dolegliwości, nie tylko na problem ubóstwa, samotności, pewnej niezaradności czy wykluczenia. Czy dzisiaj rzeczywiście musi dojść do czegoś takiego, co można by było nazwać, no nie wiem, werbowaniem wolontariuszy? Pan Dariusz jako prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie ma koszulkę Ochotnicy Warszawscy. Dzisiaj rzeczywiście nie trudno takich ochotników. Znaczy proces werbowania, jak rozumiem, tej rekrutacji, on potrzebny jest stale. Oni sami znajdują, tak? Też, tak, ale 20 lat temu, kiedy zaczynaliśmy przygodę z wolontariatem, z Centrum Wolontariatu w Warszawie, promowaliśmy, pokazywaliśmy, że warto pomagać, warto się włączać w pomoc, warto być wolontariuszem i to się nie zmieniło do dzisiaj. I tak jest na całym świecie, że to mówienie o potrzebie pomagania, angażowania się w ważne działania społeczne, bo też warto powiedzieć, że wolontariusz to nie tylko ten, który pomaga osobie ubogiej, pokrzywdzonej, wolontariusz, czy na przykład ochotnik warszawski, to osoba, która generalnie jest gotowa do aktywności społecznej, obywatelskiej, do pomagania, do wspierania, do brania czynnego udziału w tym szeroko rozumianym życiu społecznym. Na pewno to werbowanie jest potrzebne i będzie potrzebne i to jest pewnie proces niekończący się, bo przychodzą nowe pokolenia, nowe osoby, którym też trzeba to tłumaczyć i zachęcać do kim są ci wolontariusze? Czy to są rzeczywiście osoby, które pomagają, bo kiedyś sam doświadczyły pomocy, czy po prostu to jest tak bezinteresowna pomoc, bo wiedzą, że w swoim życiu no, doświadczyły szczęścia na przykład rodzinnego, tak? I o taką pomoc nie musiały prosić, takiej pomocy nie musiały szukać. Te motywacje są bardzo różne i tak naprawdę trudno wskazać jedną dominującą. Są wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas na zasadzie sztafety pokoleń, gdzie po prostu rodzice, dziadkowie w domu pomagali innym, przychodzi młodsze pokolenie, przychodzi jego czas i się angażują. Są osoby, które spłacają długi w pewien sposób, dlatego że same kiedyś doświadczyły, a są osoby, które po prostu mają wewnętrzną, głęboką potrzebę dzielenia się i pomagania innym sposobem zainteresowania. Jak mądrze pomagać, żeby nie mieć wyrzutów sumienia? Jedni twierdzą, że jeżeli rzucimy przysłowiową złotówkę osobie, która żebrze, na przykład w okolicach kościoła, tak, czy parafii, to być może uspokajamy swój wyrzut sumienia, ale czy rzeczywiście prawdziwie jej pomagamy? Czy potrafimy w tym drugim człowieku, no nie wiem, uszanować także jego godność? Ja myślę, że kwestia mądrego pomagania osobom potrzebującym związana jest przede wszystkim ze zdefiniowaniem ich potrzeb, jakiej pomocy potrzebują. Jakby świadomość tego, co powinniśmy, co będzie dla nich przydatne, użyteczne, jest pierwszym krokiem. A drugi warunek, wydaje mi się, który jest po prostu podstawowy, to jest zagwarantowanie sobie takiego bezpieczeństwa, że pomoc, którą świadczymy, dotrze bezpośrednio do adresatów, że nie zostanie gdzieś na jakimś w jednym z wielu ogniw łańcucha skonsumowana przez osoby inne, albo że w ogóle nie dotrze. A kiedy możemy mieć taką pewność? Pewność wydaje się, że w dwóch chyba tylko sytuacjach. Kiedy pomagamy rzeczywiście sami bezpośrednio tym osobom, albo kiedy korzystamy ze sprawdzonych instytucji. Ja, absolutnie tak. Oczywiście ta pomoc bezpośrednia jest pewnie bardzo trudna, jeśli nie najtrudniejsza, bo bez wsparcia z zewnątrz, z boku, no, można popełniać wiele błędów i ten cały nasz pomysł na pomaganie może się wywrócić, ale tak, ale no, warto zaczynając pomagać, zastanowić się, myślę, też nad takim pytaniem, postawić przed samym sobą. Ja trochę przewrotnie może powiem. To pytanie warto też, żeby brzmiało jakby po co mi to? Po co mi to pomaganie? Bo pyta pani, jak mądrze pomagać. Ten moment, ta chwila refleksji, kiedy można sobie uświadomić samemu, bądź z pomocą, chcę to robić, bo właśnie, tak jak już tu mówiliśmy, doświadczyłem pomocy, tak jestem wychowany, jest to sztafeta pokoń, albo chcę pomagać, bo też chcę się rozwijać. Pomagając można wspaniale kształtować też swoją osobowość, swoją postawę.
I też ten moment refleksji jest pomocny właśnie w wyborze miejsca osób, którym chcemy pomagać. To czy ksiądz i czy pan Dariusz rzucilibyście tę przysłowiową złotówkę, 10 zł, większą kwotę dla tej osoby, która żebrze na przykład? Nie ukrywam, że nie. Poszedłbym i kupił to, co potrzebuję do jedzenia, czy jakikolwiek inny produkt, dlatego że po pierwsze mam pewność, że te pieniądze nie zostaną wykorzystane w sposób niewłaściwy, potencjalnie, który sam może szkodzić danej osobie, która przychodzi i prosi nam o pomoc. Mamy doskonale świadomość różnego rodzaju sprzężeń występujących z problemem ubóstwa, które bardzo często po prostu w pewien sposób już dotykają sytuacji różnego rodzaju patologii, więc w związku z tym stąd dawanie bezpośrednio pieniędzy wymaga od nas posiadania wiedzy i pewności, że one naprawdę będą wykorzystane, także pomagają. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że wbrew pozorom, idąc i kupując cokolwiek tej osobie, mamy szansę nawiązać kontakt, porozmawiać, w jakiś sposób poznać historię, ale przede wszystkim również zachować ten element nie tylko kontaktu interpersonalnego, ale przede wszystkim godności, bo poświęcamy czas. Pieniądze, rzuca się parę sekund, idzie się dalej do swoich zajęć, do swoich spraw, po prostu biegniemy dalej, właściwie uspokajamy w tani sposób sumienie, niezależnie od wysokości kwoty. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w relacje z osobami potrzebującymi, zaczynamy jakby pomagać im, odbudowywać w ich własnych oczach swoją godność, dlatego że ktoś się nimi naprawdę zajął, poświęcił im swój czas. Panie Dariuszu, dałby pan te pieniądze, czy jednak nie? No, ja oczywiście mnie bliższe jest to, co ksiądz powiedział, ta pomoc niematerialna. No, może z racji tego, że od wielu lat właśnie zajmuję się wolontariatem i dotykamy tej ofiarności niematerialnej. Natomiast wydaje mi się też, że kwestia wrzucenia pieniążka do kapelusza, do kieszeni osoby potrzebującej, to jest też taki, to co ksiądz ładnie powiedział, dla mnie to jest też ten moment, czy taki proces przejścia od takiej dobroczynności, filantropii do czegoś więcej, w mojej opinii, może się mylę, do właśnie bezpośredniego i osobistego zaangażowania, właśnie w wolontariat, w taką działalność ochotniczą, właśnie wejście w relacje. To może być świetna forma wychowania, myślę, młodego człowieka, prawda? Która uczy w jakiś sposób ofiarności. Na pewno, na pewno. Bezcennego daru z siebie drugiemu człowiekowi. A co zrobić, żeby o tym pomaganiu, tej bezinteresownej pomocy, albo tak jak tutaj nasi dzisiejsi eksperci mówią, dostrzec człowieka w tej osobie, żeby o tym pamiętać nie tylko od święta? Kwestia osobistej wrażliwości i sumienia. A tej empatii, z tą empatią człowiek się rodzi, czy tej empatii musi się nauczyć? Oj, nie pamiętam, jak się rodziłem, powiem szczerze. Chyba nie było to tak dawno temu. Dziękuję. Ja myślę, że na to się zbiera no jednak ten cały czas naszego wychowania, dojrzewania. Wzorów, przykładów. Tak, tak. No pewnie może i genetycznie jest komuś łatwiej, ale... Osobowościowo przynajmniej. Takim chirurgiem dusz nie jestem, żeby o tym decydować. Natomiast też myślę, co warto w tym momencie, przy tej okazji powiedzieć, to, że na pewno, tak jak pani powiedziała, że wolontariat, taka działalność społeczna jest bardzo wartościowym elementem wychowania. I na pewno tak. I są formy typu szkolne koła Caritas na poziomie, prawda, nauczania. Wolontariat jest trendy. Wolontariat jest trendy, szkolne koła wolontariatu, mądrzy nauczyciele, katecheci, którzy wspierają ten proces. Także jakby myślenie nas wszystkich i dbanie o to, żeby właśnie i pokazywać młodym ludziom, gdzie możesz takiej podpowiedzi znaleźć, wspieranie osób, które organizują taką właśnie pomoc w pomaganiu, no to wszystko sprawia, że rzeczywiście ten proces wychowania młodego człowieka może być nasączony mocno taką właśnie ideą i tymi wartościami solidarności międzyludzkiej, pomagania, bycia aktywnym. Także no, ci wszyscy, którzy chcieliby zacząć, dla mnie muszą się rozejrzeć, zapytać, zapukać, a przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, uczyć też, tak, tak. Ta edukacja na pewno. Wigilia organizowana przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, spotkanie z osobami bezdomnymi, które bardzo często czekają na to cały rok. Co ksiądz znalazł podczas tego spotkania wigilijnego?
wbrew pozorom nic nadzwyczajnego, dlatego że my tych bezdomnych mamy przez cały rok. Ta Wigilia nie jest wisienką na torcie na zasadzie, że organizujemy wielkie przedsięwzięcie pod tytułem Wigilia Caritas. My im pomagamy przez cały rok. Oni przychodzą do nas przez cały rok. I po prostu ten jeden dzień w roku ma to inny, bardziej świąteczny wymiar, ale jest naznaczone systematyczną obecnością z tych, naszą wobec tych ludzi i gotowością pomagania ich, im. Czyli także dzisiaj możemy odnaleźć tutaj u nas, wśród naszych bliskich znajomych, współczesne Betlejem. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję to był temat dnia. Do zobaczenia.